Kuchnia papieska. Dialog w jego życiu. Dziś w Pałacu Arcybiskupim na Franciszkańskiej Marta Lipińska i Robert Makłowicz przygotują obiad, który był stałą pozycją w menu najpierw biskupa, a później kardynała Wojtyły. Czy przypuszczała kiedyś pani Marto, że będzie pani gotować przy ulicy Franciszkańskiej? No skąd? W najśmielszych marzeniach nie. Bo to już awans nie tyle biskupi, co arcybiskupi kardynalski. Tak, 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 doceniam to. Proponuję rzeczy, które mógł jadać Karol Wojtyła jako kardynał. Rzeczy skromne, bo przecież jadał skromnie. Czyli mamy już gotową zupę jarzynową, która tutaj tylko mruga. Gotową, bo ona się ładnych parę godzin powinna gotować. A zresztą lepsza jest na drugi dzień. Lepsza jest na drugi dzień. Nie, się nie zagotowują wszystkie witaminki? No ale i tak się, jak chcemy jeść zdrowo, to powinniśmy jeść jarzyny na surowo. Mhm. Zrobiłem te wcześniej kluski, a tutaj i zaczniemy robić paprykarz cielęcy. Wspaniale. Karol Wojtyła rzeczywiście jadał skromnie, bo nie jedzenie było dla niego najważniejsze. Posiłek bardzo często stanowił jedynie pretekst do rozmowy. Do każdego dialogu był przygotowany. Każdy dialog traktował poważnie. Z każdego dialogu coś wynikało. Był człowiekiem dialogu, ale moim zdaniem są rzeczy, co do których dialogu być nie może. Jeśli by mi ktoś powiedział na przykład, nawet kardynał, że ja mam zrobić paprykarz bez węgierskiej papryki w proszku, to ja bym w ogóle nie dyskutował i powiedział, że nie, tak nie może być. Nie dam rady. Są rzeczy, które nie mogą podlegać dialogowi. Tak. Ale poza tym dialog jest oczywiście wskazany. Więc teraz ja bym się chciał spytać pani, czy przecioru pomidorowego mam dodać dużo czy mało? To możemy... Ta sprawa jest otwarta, możemy dyskutować. Ja myślę, że mało. Trafiłam? Tak. No tak, to dobrze. Tak. Męczy mnie cały czas to, że nie znam smaku tych kluseczek. To proszę bardzo. One są twardsze i dlatego się nie rozpadają, jak się je odgrzewa. Miam, wspaniałe. Mam taką prośbę, ponieważ to niedługo będzie wszystko gotowe i będziemy to wnosić i podawać naszym gościom, żeby pan nie zdradzał naszej tajemnicy, że ja jako podkuchenna nie bardzo się sprawdziłam, to znaczy za mało panu pomagałam. Ale to tylko dlatego, że ja byłem zbyt kuchennie ekspansywny. Nie. Jeśli... Ja nie miałam śmiałości po prostu włączyć ależ, się w to, tak pięknie to wszystko. Ależ pani Marto, pokrojone. Jeśli pani chce, to ja mogę powiedzieć, że to w ogóle pani wszystko robiła. Nie, kłamiemy. Czyli Viribus Unitis z wspólnymi siłami przygotowaliśmy. Tak jest, tak. Doskonale. I nie zdradzi tak pan. Będzie. Nie zdradzę, obiecuję. Jesteśmy wspólnie autorami. Czas podać gościom prowadzącym przy stole dialog skromny, choć kardynalski obiad. Jak to dobrze było być pod kuchenną u pana Makłowicza. Wojciechu drogi, jaka była zupa? Pyszna. Pyszna. Rewelacja. Gospodynie bardzo lubią, kiedy się chwali jedzonko. No, swojskie bardzo dobre jedzenie. Podobno będzie jakaś słodka niespodzianka. No czekamy. Witamy serdecznie. Siostry sercanki, witamy. Dobre obiedzie musi być dobre deser. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. No może siostry. Zapraszamy do dziękuję. Siostrę z nami usiądą, tak? Można zaprosić? Dobrze. Tak. Tutaj zapraszamy proszę serdecznie, bardzo. Tak. Szarlotka to ulubiony deser Ojca Świętego, tak? Trudno powiedzieć, że ulubiony. Ojciec Święty ponoć nie dawał po sobie poznać, co lubi bardziej, co lubi mniej, ale deseru nie odmawiał. Tak, mówiłam siostry. A może siostra wie od sióstr, które gotowały dla Karola Wojtyły, jaką kuchnię lubił? To znaczy, Ojciec Święty, jak z przekazu sióstr wiem, to lubił, żeby po prostu wszystko lubił. Nie było, nie można było wiedzieć, co on lubi, a co nie lubi, ponieważ to, co włożył na talerz, to zjadł.